wiecie. Wszyscy już na weekend wyjechali. Ja niestety jako jeden z ostatnich wychodzę z tego parkingu. Ale od przyszłego tygodnia zamierzam trochę to pozmieniać, bo to tak dalej być nie może. Helena poszła na drzemkę, ja idę pozałatwiać parę spraw. Właściwie jadę, bo dzisiaj zimno. A tam się ktoś nowy wybudował. Nowy mieszkaniec Podkowy Leśnej. W międzyczasie chciałem z tobą porozmawiać jeszcze trochę na temat pewności siebie. Dużo ludzi ma problem z pewnością siebie, a ja mam do powiedzenia na ten temat tak naprawdę jedną rzecz. Czy masz jakieś inne wyjście niż być pewnym siebie, niż być pewną siebie? Jeżeli nie będziesz pewną siebie, jeżeli nie zaryzykujesz czasami, to nigdy nie dowiesz się, czy to by się nie udało. Czy przypadkiem to była dobra droga, czy nie. Nigdy nie zdobędziesz pewnego doświadczenia. Nie masz innego wyjścia niż być pewną siebie, pewnym siebie. Rób swoje, nie oglądaj się na to, co ludzie tak naprawdę o tobie myślą. Wszyscy inni już są zajęci, nie możesz być jak ktoś, bądź jak ty. A jak być pewną siebie, jakbyś pewnym siebie spytasz i będzie ci się wydawało, że to jest bardzo trudne, a to wcale nie jest trudne. To jest tak naprawdę bardzo proste. Należy zdać sobie sprawę po pierwsze z tego, że właśnie no wszyscy inni są zajęci, więc nie masz innej opcji jak być sobą. A druga sprawa bardzo ważna to jest taka, żeby przestać się przejmować tym, co inni o tobie pomyślą. Bo tak naprawdę warto się przejmować tylko i wyłącznie tym, co o nas myślą osoby, na których zdaniu nam zależy, czyli nasza rodzina. Nasza żona, nie wiem, dziewczyna, no ktoś, kto jest dla nas ważny, jakiś mentor w naszym życiu i tyle. A cała reszta, co inni sobie pomyślą, szczególnie obce osoby napotkane gdzieś tam na naszej drodze, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Co nasz szef sobie o nas myśli, no to też nie ma większego znaczenia. No w sensie ma znaczenie jedynie to, w jaki sposób ocenia naszą pracę, ale czy nas uważa za wariatów, czy za fajnych ludzi, to nie ma żadnego znaczenia. Także i jak sobie zdamy z tego sprawę, no to jak to bycie pewnym siebie przestaje być problemem nagle. To przestaje być takie strasznie straszne. No i jeszcze byłem w kwiaciarni i kupiłem jedną dużą różę dla żony i jedną małą frezję dla córki. I się pewnie ucieszą. To czas do domu. Kurczę, zepsuła mi się ładowarka do telefonu w samochodzie, coś jej się dzieje i puszcza napięcie, nie puszcza, puszcza, nie puszcza, puszcza, nie puszcza, puszcza, nie puszcza. No, a to podstawowe jest, muszę zobaczyć, czy gdzieś tutaj nie mam jakiejś ładowarki. Wydawało mi się, że gdzieś tutaj była jakaś zapasowa. Nożyczki chirurgiczne są, ale ładowarki nie ma. A zaraz, tu jest. A tu co jest? Co to jest to? No jest szansa. Aha. Dobra, czyli to jest tylko puste pudełko.